Kochani, zbliżają się święta Bożego Narodzenia. A jak wszyscy wiecie, jest to okres, kiedy się wydaje najwięcej pieniędzy. I właśnie tym wszystkim ludziom, którzy mają zbyt lekką rękę, chciałem zadedykować wiersz pod tytułem Życie komercyjne. Łatwo dzisiaj wydać, ale ciężko jutro spłacić. Dlatego dla przestrogi przeczytam ten wiersz. Wszędzie, gdzie się spojrzysz i gdzie się odkręcisz, promocja jest wielka i komercją śmierdzi. Każdy sklep, magazyn, który coś sprzedaje, opowiada wszystkim, że lepszym się staniesz, jak tylko zakupisz towar z jego półki, który tam już leży od czasów Władysława Gomułki, a zapłacisz przy tym taniej bądź w ogóle. Chociaż tak naprawdę ściągną z ciebie skórę. Użyj tylko karty, bo to nie pieniądze, a będziesz miał zyski wszelako ogromne. Taki mały plastik, co nosisz w kieszeni i kółkami świeci na wzór jakby ziemi. A lampeczki się świecą i dzwoneczki dzwonią. Pan Mikołaj głaszcze dzieci wielką dłonią. Hostesy rozdają cukierki i kartki. I uśmiech się szczerzy jak poddarte majtki. A aniołki śpiewają dla ciebie kolędy. I biznes się kręci wokół wielkiej nędzy. A kiedy po świętach posprzątasz papiery i włożysz rękę do dziurawej kieszeni, przekonasz się nagle, że czegoś zabrakło i jest zblokowane do plastiku hasło. A na koncie balans będzie do spłacenia i niech się wciąż kręci plastikowa ziemia. Życie to komercja, promocja, obniżka. Ktoś to dla człowieka ciekawie wymyśli. A że człowiek głupi płaci za to słono. Chyba, że się będzie sklepikarza żoną. Ta za nic nie płaci, bo ma wszystko głęboko w nosie i ma za darmo. Ale nie wszyscy i nie wszystkie panie jesteście sklepikarzowe. A szkoda, szkoda.